Witam was wszystkich, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken. Przed wami 25 odcinek z Eurotrack Simulatora 2. Z serii zaczynamy od zera do milionera, czyli z takiej serii, której wszystko robię tylko i wyłącznie na odcinkach, nic poza odcinkami. Dlatego też są tutaj również rzeczy techniczne, które gdzieś tam stosowałem w poradnikach. Zawsze na początku odcinka, tak i w tym. O, mamy ponad 7%, ładnie widzowie, ładnie, czyli odkryliśmy znowu 0,5% mapy w poprzednim kursie, bardzo fajnie. Niestety weszło nam chyba ponad 10 tysięcy mandatów, ten poprzedni w ogóle kurs, ta poprzednia dostawa, zobaczcie, tą frezarkę wieźliśmy, no nigdy więcej już ciężkich ładunków, przynajmniej przez parę odcinków bym nie chciał, takich naprawdę ciężkich, bo kasy mieliśmy spory dosyć niestety, no tyle zarobiliśmy, a nie tam 170 czy ileś, bo była spora kara. I expa też troszkę straciliśmy, no ale zdążyliśmy na czas. Także fajnie. Zobaczmy nasze zdolności. A nie, no to nie w zdolnościach, ale akurat w karierze, tylko źle spojrzałem. No raczej dzisiaj to już na 100% nie ma szans, abyśmy 2000 expa wbili z hakiem, chociaż jest to możliwe, jakbyśmy wzięli dobre zlecenie. Słuchajcie, dileży ciężarówek nie, ale używane ciężarówki, bo teraz będzie południe, to nam naliczy ratę kredytu. No nie spłacimy tego kredytu, jednego z tych kredytów, więc możemy podjąć decyzję, czy kupić sobie ciężarówkę. Ja oczywiście Iveco nie lubię, aczkolwiek słuchajcie widzowie, dla was mogę to zrobić pod odcinek i jechać jeden. No w sumie dlaczego by nie? Tak naprawdę skoro innymi ciężarówkami robiłem kursy, bardziej mnie kusiłby ten MAN, ale on ma takie zużycie części, że to się słuchajcie, nam odbije wielką czkawką. Mam kupić sobie ciężarówkę. Więc tak naprawdę, no bo problem jest taki, że musiałbym też ją naprawić, nie? Jeśli chciałbym zrobić szybką podróż, no chyba, że z miasta po prostu Poznania weźmiemy trasę taką przynajmniej 850 km, no można by tak zrobić. Ale jakbym miał wybierać między DAF-em a Iveco, to powiem wam tak, konie mechaniczne i zbiornik 460 kontra 600, tu jest zbiornik większy, koni podobnie, dobrze, weźmy to Iveco. Nie podobają mi się Iveco, nowych na pewno bym nie kupował, ale to tylko i wyłącznie widzowie z jednego powodu, że są drogie. Ale tutaj mamy używanego Iveco, nie ma problemu. Niech sobie będzie używany Iveco, brzydki, nie podoba mi się taki starodawny, ale dla widza, pod odcinek, dlaczego by nie. A wziąłem dlatego własną ciężarówkę, żeby też i kredyt spłacić. Drugi, także żeby wziąć kurs, ale w tym momencie to chyba weźmiemy z Poznania... Skoro tutaj mamy to, jeżeli byśmy chcieli jacht do Danii, no coś tam byśmy może odkryli. Ile kilometrów? Więcej niż 850, spoko. Wózki widłowe to jest raczej za... No też by było fajnie, bo więcej niż 1100 to też fajnie, ale Banja Luka, o, Bośnia i Hercegowina, wiecie co? To może być fajne pod odcinek, bo tędy na pewno za dużo nie jechaliśmy. Znaczy gdzieś tam coś minęliśmy, ale do Bośni i Hercegowiny kurs byśmy mogli zrobić. Ale zobaczmy, czy może jakiś do Grecji, to już tak daleko by chyba nie było. Tutaj też jest jakiś kurs do Włoch i od biedy też mógłby być. Panele Strocin. Ja zawsze patrzę, słuchajcie, o nie, tutaj to nie, bo przez Łotwę to... Chociaż to jest trochę chyba inna droga, nie wiem zresztą. Nie wiem. I co tu mamy? Jeszcze puste palety. Też dystans byłby spoko przez Niemcy. Chciałem takie szybki. O nie, Litwy to nie chcemy. I tutaj do Rumunii. Chyba mamy wiele tej trasy odkryte. Wiecie co, ta Banja Luka tak fajnie brzmi. Nie wiem skąd się wzięło takie określenie, że opowiadasz Banja Luki. Że niby, że kłamiesz. No tak zawsze, tak chyba dziadkowie kiedyś mówili, nie? Nie opowiadaj, Banja Luki opowiadasz. Jak się teraz mylę z tym określeniem powiedzenia, to mnie poprawcie, ale mi się, słuchajcie, coś kojarzy, że dziadkowie tak mówili zawsze, że nie opowiadaj Banja Luk. A to dlatego mi się z tym, słuchajcie, skojarzyło i tak pomyślałem, że może do tej Banja Luki byśmy pojechali, no chociaż mogłoby być coś krótszego, dzisiaj miałbym też ochotę na coś krótszego, ale jest, dobra, niech będzie ta Bośnia i Hercegowina, myślę, że spoko. Pojedziemy z wózkami widłowymi, no nie są one chyba jakoś super ciężkie, a zresztą nie patrzyłem, jaki to jest ładunek. Akurat tym razem nie spojrzałem, o, jakie brzydkie to Iveco. No
No nie lubię, widzowie, no nie lubię, no co mam wam powiedzieć, no mam was kłamać, no nie podoba mi się to Iveco, no kochani moi drodzy, przecież no nie będę was kłamał, no. No brzydkie, okropne, ale dobra, ile mamy do celu? 22 km, jedziemy. Słuchajcie, nie oczywiście żadnych napraw, bo to ja mam Iveco jechać, ale to tylko jedną trasę dla widza, słuchajcie. Kochani, jedna trasa dla widza, dobra? Jedna trasa i ani jednej więcej. I teraz tak, spać nie, bo mamy godzinę 11:30. O jest, jak to tutaj w środku? Co w ogóle te Iveco, jak ono jeść? Dystans też ma spory, niestety przebieg. No dobra, jedziemy tym. Nie będę narzekał, słuchajcie, dla widza wziąłem Iveco. Skręć w lewo. Nie mam prawa narzekać. Jedź prosto. Kolejne auto, które mega rzuca, kiedy... Takie brzydkie liczniki, to i starość totalny, nie? Znaczy wiecie, fajne... Znaczy jakby kierownica mi się podoba, nie? Ale mówię, to jakby wnętrze tego Iveco kompletnie mi się nie podoba, ale... Aż oczopląsu dostaję od tej tapicerki. Ale słuchajcie, no jakby ma być różnorodność. Ja... Też obiecywałem właśnie różnorodność w odcinkach, a skoro no, obiecuję, no to słowa dotrzymuję. To, że ja nie lubię Iveco, czy no, Renówki, to nie znaczy, że dla widza nie pojadę, bo wśród was będą fani, którzy lubią te ciężarówki. I wiecie, no ja wychodzę z założenia, że nawet tak mam wrażenie, jakby szyba była pęknięta. Jakaś animacja. Co się stało z ruchem na ulicy? Żadne samochody tu nie jeżdżą? Ciekawe. Skręć w prawo. Zobaczmy. Dobra, już powiedzmy, że może być Iveco, bo ma trąbitko jak należy, a nie jak osobówka. Więc spoczko. Nie no, słuchajcie, nawet się rozpędza na te konie, co ma, to wiadomo, że na pusto jedziemy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Przychód, 18 tysięcy. O, Ariel. Pięknie, pięknie. Skręć w lewo. Głównie o to chodzi, żeby słuchajcie, levelować, żeby też i pracownicy levelowali, czyli jeździć i spać. Do usłyszenia następnym razem. Jeździć i spać. No brzydkie to Iveco, no co wam mam powiedzieć? No brzydkie, no ale kurs może być całkiem spoko. Sygnał GPS, system gotowy do pracy. Kurs może być, widzowie, całkiem spoko. Czekajcie, gdzie ja to mam? To z tej strony, czy z tej drugiej? Bo to nigdy niby z tej, tak by można się domyślać, że tutaj jest odbiór. Będziemy jechali do Banialuki. Mi tu Banialuk nie opowiadaj, Juken, ale... Jezu, jakie okropne. Ale mamy rejestrację PY, czyli widzicie, update w Eurotracku działa, widzowie, bo... Rejestracje PY no wchodziły bardzo niedawno, nie? Jer, te deski tutaj. Czemu oni taki bajzel tu mają w tym tartaku, ja się pytam, widzowie, odpowiedzcie mi. Czy to, czemu taki bajzel mają? Porozrzucane dechy jakieś, kurde, ja po nich jeździć tu muszę, o. Nie mogli już tego pozbierać kulturalnie? Dobra, muzyczkę, widzowie, włączmy. Muzyczkę. Może dziś zaczniemy sobie, a może od końca sobie dzisiaj zaczniemy. Żeby było też troszkę urozmaicenia. 1200 km, moi drodzy, przed nami, także zapraszam w trasę z Poznania do Banialuki. Będziemy wieźli wózki widłowe. No, miniaturkę to jeszcze zrobimy. Przy jakichś fajnych widokach. Skręć w prawo. I lecimy. Zobaczymy, jak to Iveco tu się spisze. Nową wiadomość. Wpłacono 53 tysiące rat pożyczkowych, widzowie. Czyli chyba będę na minusie. No właśnie, już jestem leciutko na minusie. Więc musimy odrobić tym kursem trochę pieniędzy. Do skrętu w lewo. Jestem ciekaw, ile możemy expa dostać za trasę taką 1200 km. Jest ona większa niż 1100. Czyli, bo jakby wiecie, czemu ja się sugeruję, nie każdy może wie.
Zobaczcie, wybierając zlecenie, tak. Wybierając zlecenie, podawałem jakieś odległości, tak? No co za debil we mnie wjechał? No przecież daleko byłem. Tego nie tymi karetkami jeżdżą. Słuchajcie, to już wam wyjaśniam, bo może nie każdy wie, dlaczego takie padały cyfry, tak? Że albo większe zlecenie niż 850 km, albo większe niż 1100. No to już wam wyjaśniam. Ja to sobie też w głowie zakodowałem według tych poziomów długodystansowca. I jeśli nie chce mi się jakiejś, a nie zawsze mi się chce, nie zawsze mam czas, nie chce mi się super długiej trasy jechać, czyli no wiadomo, tak super, dlatego to jest levelowanie też na luzie, tak? Ja tutaj nie spinam się, żeby tylko ciągle exp, bo wiadomo, że na poprzedniej serii to ja już miałem tutaj spokojnie na 20 odcinku, to już było spokojnie 20 level, brawo. Więc tu też się nie oszukujmy. Ale bardziej chodzi mi o to, moi drodzy, że według tego długodystansowca, czyli jeżeli mamy powyżej 850 km trasę, to tam dostajemy ileś procent, chyba 30%, jakaś tam fajna premia jest w postaci expa i... Czyli ustaliłem, że 850 km to jest takie moje minimum, o. Że nie mogę schodzić poniżej 850 km po to, żeby jakiś tam exp fajny wchodził, nie? Natomiast drugi przedział, ten najwyższy, jaki mam aktywny, zresztą mogę wam pokazać, tylko muszę włączyć tutaj. Zobaczcie, moi drodzy. Bo specjalnie nie aktywowałem tego największego, no bo dostawy powyżej 1500. Oczywiście aktywuję, ale jeszcze może dostawę na czas. Zobaczymy. Jeszcze chcę zrobić jeden test, o co chodzi z tą dostawą na czas, bo... A, pilnych dostaw, dobra. Okej, okay, ważne dostawy, a my ważnych dostaw chyba nie braliśmy, więc... Żeby ważna dostawa nam właśnie weszła. No, a tu mamy przerwa na odpoczynek za 11 godzin. Fajna opcja właśnie w tym modzie. Jara to się nazywa, ten mod do GPS-a, nazwijmy to. I jak to sobie wcisnąłem F6, tak? Tak, F6. No to mamy tam wózki widłowe, gdzie jedziemy, oczekiwane pomiędzy. I to jest dla mnie właśnie ważna informacja, że oczekiwane pomiędzy, no maksymalnie czwartek, 18. Drugim zjazdem. A tutaj mi pokazuje przyjazd czwartek, 6 rano, czyli w ten sposób wiemy, że dwa razy byśmy mogli się przekimać. No i mamy też informacje w tym GPS-ie, no teraz już przełączyłem. Za ile musimy odpoczywać, czyli wiemy, że spokojnie do tej 22 możemy na luziku sobie jechać, nie martwić się o paliwo, dobra, sru, nic nie poradzę, nie zahamuję. Czyli spokojnie możemy sobie do tej, słuchajcie, 20, 21 lecieć, nie martwić się o paliwo, o odpoczynek, no i wtedy gdzieś tam około tej 21 pójdziemy na spanie, żeby w nocy nie jechać, zatankujemy się. Trzymaj się prawej i spoczko. Nie skręć w prawo. Także to mniej więcej o to mi, moi drodzy kochani, chodziło. Skręć w prawo. Oj, się rozbujałem za bardzo. Dobrze, że nikt nie jechał. Myśmy w kogoś wjechali. No, także dużo fajnych informacji właśnie w tym jest i podoba mi się. Podoba mi się, że jest taka informacja w tym modzie GPS-owym, że tak powiem, bo nie musimy przez Escape'a wchodzić, bo ja zazwyczaj, jak widzieliście, no to często wchodziłem do przez Escape'a, patrząc na to zlecenie. No teraz na luzie. My jedziemy. Nie wiem, gdzie jedziemy, czemu nas na taką drogę tutaj, słuchajcie, wy... Gdzie nas tu wygnało, to tą drogą możliwe, że nie jechaliśmy, czyli jest znowuż prawdopodobieństwo, że kolejną trasę odkrywamy nową. Co fajnie, bo oczywiście tam, gdzie jedziemy, no ogólnie na całym West Balkans mamy mało odkrytej mapy. Więc fajnie, to też fajna odmiana, zobaczcie, żeby ciągle nie jeździć tymi autostradami, dzisiaj sobie tutaj nas na krajówkę. Fajnie. Myślę, że zaraz nam powinno z tego minusa zejść, bo nasi pracownicy tam trochę zarobią, może
jeden dobrze się postara i nam zejdzie z tego minusa. Spoczko. Ale powiem wam, że to Iveco. Skręć w lewo. Pierwsze moje wrażenie no nie było zbyt takie, no sami słyszeliście moje pierwsze wrażenie, no jakby to nie jest to ładna ciężarówka tak obiektywnie, bo to wiadomo, że to jest stary model i kiedyś to może było w modzie, a czekajcie, bo my bez świateł chyba jedziemy w ogóle, co wiem. I natomiast jakoś daje radę z tym ładunkiem, zobaczcie, bo my tu wieziemy wózki widłowe, może to nie jest jakiś super ciężki ładunek. No ale też nie jest jakieś piórka, nie, to nie są jakieś piórka, no jechać! Jechać z drogi śledzie, bo Yuken chce jechać, a wy tu... No nie! No musiałeś! Kostek! Czekajcie, co się stanie, jak na niego potrąbię. Czy on mi zjedzie z tej drogi, czy nie? No ja cię, i teraz... Fajnie by było nie dostać mandatu, nie? Więc... Oj! Dobra, jak oni tu stoją, to jadę. Potrąbiłem, to stoją, widzicie? Staćcie Yukena za kółko, nie? No, słuchajcie, widzowie, dobrze, że to tylko Eurotrack. Cieszcie się, że nie mam kategorii C. Raczej nie planuję, wątpię, żeby... Jakby nigdy nie mów nigdy, nie? Ale raczej wątpię, że... Żeby mi kiedyś odwaliło, żebym chciał sobie kategorię C robić. Chociaż powiem wam szczerze, możecie się ze mnie śmiać. Zdradzę wam pewien sekret. No to też jest... odcinki są na luzie, no to czasem wam coś tam, jakieś opowiastki mówię. Skoro i tak lubicie słuchać i słuchacie często, jak mówicie, jako formę podcastu, no to doceniając tych widzów, którzy... właśnie słuchają moich odcinków w formie podcastu, no to dla nich zawsze jakaś historia się znajdzie. I tych właśnie widzów, którzy tak lubią te długie odcinki po prostu posłuchać, tego mojego ględzenia czasami, właśnie gorąco was pozdrawiam. Dla was będzie pewna historia. Zresztą żadna historia wielka. Nawet możecie się trochę ze mnie pośmiać, ale to jest na fakcie, tak sobie... Nie wiem, czy to jest, można by nazwać marzeniem, bardziej... założenie niż marzenie, no bo celem bym tego nie nazwał. Marzeniem bardziej jest to, że ja mam takie, powiedzmy, marzenie, że tam chciałbym sobie kupić jakąś ogromną działkę w postaci pola, tak? Kupić sobie pole, kilkadziesiąt hektarów na przykład, posadzić dużo drzew, czy tam zrobić las, wiadomo, żeby zwierzątka były, no to żadna jakaś tam filozofia, tak? Nie mówimy o jakichś luksusach, tylko o normalnym takim mieszkaniu, powiedzmy, w lesie, który sam bym posadził. Albo z kawałkiem lasu nawet, czemu nie? Natomiast chodzi o tą puentę. I chciałem bardzo mieć staw. Żeby samemu ten staw zaprojektować, wykopać, tak? Znaczy w sensie miał, żeby był wykopany, żebym wiedział, jak ten staw ma być zaprojektowany. No i... wiadomo, że jak tak sobie sprawdzałem, jakie są, no, przykładowo ceny za wynajem koparki, no to są takie, słuchajcie, ceny za wykopanie stawu, to tam potrafią grube pieniądze wziąć. No i tak sobie policzyłem, patrząc, że naprawdę ogromny staw bym chciał mieć. No i tak sobie policzyłem, no i wpadłem na pomysł, czy wynająć koparkę, czy tam wypożyczyć, czy nawet kupić używaną, sprawną. Zrobić sobie kurs, tak, na operatora koparki i samemu ten staw wykopać. Potem szybko zszedłem na ziemię, że ten pomysł jest troszkę bez sensu, no bo wykopać to jedno, no ale jednak, powiedzmy, bez, dajmy na to, no, ciężarówki, która by ten piasek wywoziła wykopywany, no raczej byłoby ciężko. Z drugiej strony, tak na upartego, no, nie musiałbym mieć prawka jeżdżąc po własnym polu. Kurs koparki, no to po to, żeby, wiadomo, umieć ją obsługiwać, żeby to raczej jest, to jest trudne, to nie, to tu bym się bez uprawnień tak nie szarpnął. Ale właśnie, jeżdżąc po własnym polu, no mógłbym w sumie ciężarówką jeździć, nie? Bo to zakładając, że tylko na tym polu bym przewoził tą ziemię. Czy tam traktor nawet z przyczepą tak na upartego, to nie musiałby być. Tak, i znowu byśmy weszli w temat, słuchajcie, farming symulatora, nie? Zostałbym rolnikiem.
Natomiast, no nie, już mandat, jak ja hamowałem. Policja, ogarnijcie się, to jest nie fair. To jest naprawdę nie fair. Ale to takie moje tam skromne marzenie i to jest właśnie tak a propos tego, że no nie planuję, wiadomo, raczej robić kategorii C. O, patrzcie, mówiłem o koparkach, a właśnie znak. Stoją koparki i kopią jakiś staw. Czyli znaczy, że moje marzenie się spełni. To wierzę, wam też życzę, żeby wam się wasze marzenia spełniły. Szczerze, to nie jest jakieś oderwane od rzeczywistości marzenie, bo jak mam być z wami szczery. No bo nie wiem, jak oczywiście, jak w tej chwili hektar pola kosztuje i to nie jest tak łatwo to jakoś tam przemianować. Bo domek, to wiecie, domek to można nawet w tej chwili do iluś tam metrów bez zezwolenia wybudować, jakieś tam przepisy są. I to, tak dla mnie to by mógł być domek taki w klimacie domka w lesie, tak? Domku w lesie. Ja bym tam nie oczekiwał nie wiadomo czego. Wiecie, kominek, coś, takie tam sprawy, żeby to takie bardziej na wakacje, nie? Nie musiałoby być to nie wiadomo co, złotem wysłane, nie? Tylko no, sam staw, jakby wynająć... Zjedź pierwszym zjazdem. Gościa, który miałby kopać, ile oni też za godzinę kopania biorą i tak dalej. Ja wiem, że to są koszty, bo też i ropa kosztuje. No. Oj, czemu ja tam jadę? No dobra, to już nie będę cofał, zawrócę, tak. Trochę mnie ta droga zmyliła. Także to są ogromne koszty, nie? Ale samemu, czemu by nie? I zobaczcie, jaka frajda, nie? Że samemu się wykopało. Poznań tam, to niby piątką jechaliśmy, ale... Na A8 Warszawa, Praga. No dobra, no nie wiem czemu mnie... Okej, tylko czemu my do góry, słuchajcie... Zastanawia mnie czemu... Kto mi znowu minus zrobił? O, tutaj ktoś na plus. O, Helga się wyrobiła, widzowie, ja chciałem ją zwalniać w poprzednim odcinku. Początek miała słaby. Ale Helga się wyrobiła, jest na plusie. Zastanawia mnie, jak... lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jak ten GPS mnie prowadził? Czemu do góry mnie prowadził z Poznania przez... Aż czekajcie, zajrzę sobie w mapę, bo coś zgłupiałem. Czemu GPS mnie w stronę Piły prowadził? A nie, piątką w stronę Wrocławia mnie prowadził. A dobrze, to mnie dobrze prowadził. Okej. Okay. Ja myślałem, że w drugą stronę piątką mnie prowadził, że na Piłę, na Wałcz. Tam, gdzie jeździliśmy wiele razy. On mnie tu na Wrocław prowadził, czyli wychodzi na to, że jakąś tam część drogi znowu nowej odkryliśmy. Ta autostrada, chyba ten fragment jest tu odkryty już. Mi się wydaje, no tędy już jeździliśmy, no ale ten kawałek sobie może być odkryty, no. Życie, widzowie, no. A8. Radio Z. Muzyka, coś tam, zabawa. Słabo widzę, bo skupiam się na drodze, bo wiecie, że jak patrzę na wszystko dookoła, to się źle kończy później. Trzeba by skamerować te wózki widłowe, w tym Iveco gdzieś na jakimś fajnym polskim widoku, no bo Poland Rebuilding tutaj jak najbardziej wchodzi w grę. Ja cały czas czekam, 28 ma wejść. Premiera, więc będziemy widzowie testowali. Czekam i doczekać się nie mogę. Coś słabo muzykę słychać? Dzisiaj wyciszyła bardziej. Już wiemy, że Iveco nie należy do zbyt szybkich ciężarówek, no ale słuchajcie, kupiliśmy tą ciężarówkę za grosze, tylko celem było to, żebym mógł zrobić kurs. Nie przez szybkie zlecenie, tylko taki. I to też jest opcja, wiecie, jak widzicie. O, czekajcie. Oj, widzowie, to... Kaść. Jejku. Słuchajcie, bo zaraz mandat dostanę, nie? Jak kogoś przydzwonię. Zobaczcie, chcę taką miniaturkę zrobić z tymi samolotami, o. Proszę bardzo, miniaturka z samolotami. O, jeszcze straż pożarna nam ładnie wjechała. Kadr.
Bo tak to raczej nie zrobimy na tle. Można by i tak spróbować też, o. Też coś tam samoloty widać. Ja mam, słuchajcie, bzika, nie? O tak, żeby tego Dejgela było widać. Ja, widzowie, mam trochę bzika, nie? Z tymi miniaturkami. No ale dla was to robię, kochani. Ja też będę wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę i komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, robię dla was te miniaturki, bo też nie oszukujmy się, że no, jak jest fajna miniaturka, to więcej was wchodzi. W ogóle dużo osób, które oglądają moje filmiki, nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, także będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz tego suba, aby nie przegapić odcinków, bo codziennie staram się rzucać odcinki z Eurotrucka, czy to obecnie z Farming Simulatora, gdzie bawię się w rolnika. Jeszcze będą odcinki, no cały czas gdzieś tam będą się pojawiały odcinki z Fishing Planet, czy z City Skylines, gdzie będę budował miasto w postaci Cities, no to będzie seria. Muszę się trochę czasowo z tym ogarnąć, żeby po prostu dać radę. Zobaczymy. Dobra, lecimy, widzowie, troszkę na drugą. O, mamy mało, już tam 980, to już wiecie, to już się leci powolutku. Nawet mi się spoko, Team Iveco jedzie, więc tutaj tak marudziłem na niego, też marudziłem, wiecie, że ja rzadko narzekam, po prostu powiedziałem, że mi się Iveco nie podoba, no bo faktycznie no to ta pizzerka, no nie jest, widzowie, zbyt ładna, nie, no nie jest, ale z drugiej strony, no ja bym wam powiem szczerze, nawet i renówką mógł jechać, jakby było trzeba. Tę odmianę to możemy taką odmianę próbować robić, że właśnie zrobię dwie trasy tym Iveco, to znaczy tą i jeszcze jedną. Że zrobię takie trasy na własnej ciężarówce, bo wiadomo, są droższe. Tylko pewnie nie zrobię szybkiej podróży tego Iveco, bo jest trochę zużyta. No ale to nic, no to będziemy z tego banialuka, do którego jedziemy. Stąd będziemy, widzowie. Oj, jaka tu droga, aż zgłupiałem. Mówię, gdzie on jedzie. Będziemy z Banialuki w takim razie brali trasę. No tak, musimy przez góry jakoś przejechać. Okej. Okay. Ten prawej strony. Tędy mam wrażenie, że jechałem do Węgier. To jest to Kłodzko. Tędy już chyba jechaliśmy, moi drodzy. Jak na Węgry leciałem. My po części chyba ta droga się duplikuje. No zobaczymy za chwilę, ale wydaje mi się, że mam odkrytą tą drogę. Ale nie jestem pewien do końca. No niby na żółto się tam podświetla, nie? GPS. Na GPS-ie. Więc wychodzi na to, że jechaliśmy. Ten kawałek przynajmniej. Trzymaj się prawej strony. Oj, jaki tu korek. Jedź dalej prosto. Ja mam za nimi stawać. Już się ogarnąłem, bo już mnie tak się coś kusiło, że nie pytajcie. Zrobiłbym właśnie coś, czego byście nie chcieli widzieć. Tam gościu na czerwonym. Czemu oni na czerwonym jadą? Aha, nie, no my mamy zielone, a tam ci wjeżdżają na skrzyżowanie. Patrzcie, co się dzieje. Ten z tym kempingiem. Co tam się dzieje? To powiem wam tak, jakbym zrobił to, czego nie zrobiłem, no to by było wielkie boom. Tyle mogę wam powiedzieć. Co jest? Jak ten gościu, kurde, hamuje? To druga kolizja dzisiejszego dnia? Serio? Naprawdę? Druga kolizja? O, życie, no. Życie, widzowie. A my w czwartek o 6 dojeżdżamy. No dobra, jeszcze sen nas czeka. Ale to śmiało do tej... Zobaczymy od pogody. Jedź, chłopie. No patrzcie, barana jednego, no ja muszę jechać, przecież ja towar wiozę, wózki widłowe, a ten baran tu stoi. Ludzie, ogarnijcie się. Ale poleciał. Jak poleciał. No po co stoją, no to przecież trzeba jechać, a ten co robi tą Teslą? PO, no dobrze, że masz rejestrację PO, cieszy mnie to, ale PO w krzaki. Mam PY. Nie,
słuchajcie, musiałem coś odwalić, widzowie. Dla widza czasem trzeba coś odwalić, żeby było śmiesznie w odcinku. Wiecie, nie może być zbyt sztywno. Trzymaj się na miejscu. Dobrze, Iwonka, bez ciebie byłoby nudno. Jakbyś siedziała tutaj na fotelu i do mnie szeptała, ale brzydka kanapa. Czy nie wiem, jak. Dobra, już, bo zaraz gdzieś przydzwonię też. Już nie patrzymy. Brzydka, nie brzydka, ale jakby jakaś fajna blondyna siedziała, no to można by tą kanapę przetestować. Nieważne, że brzydka. Blondyna by ją osłodziła, czyli musiałaby być blondyna, mogła być brunetka, mogła być ruda, nie, że kolor włosów miałby znaczenie. Nie? Jak mi się powiedziało, chyba blondyna, dlatego że ostatnio miałem tu blondynę postawioną. I właśnie któryś z widzów napisał, ja to muszę sprawdzić, dziękuję drogi widzu za komentarz, że działa ten mod z tymi dziewczynami. Muszę przejrzeć na Steamie, bo może ja po prostu gdzieś mam inny rodzaj tych dziewczyn. Bo miałem, że siedziała taka w miniuwie, także zajrzę sobie na Steamku i zobaczę. Tak wiecie, znaczy tutaj wiadomo, że jak jadę na szybkich zleceniach, to nie, no ale to w sumie po prawdzie jest moja ciężarówka. Szkoda, że na przykład za tą dziewczynę trzeba płacić, nie? Bo ja rozumiem, wiecie, jakby rozumiem, że jakieś dodatki silnikowe, wiecie, takie tuningowe, czy nawet wizualne, że kosztują, no bo idziesz, no wszystko, nawet kubek musisz kupić, więc ja to rozumiem. Ale no dziewczynę, którą sadzasz na fotelu, że musisz płacić tego mechanika, no to tego już jakby widzowie nie rozumiem, nie? Tego już kompletnie nie rozumiem, no bo jak to, dziewczyna kosztuje? Z jakiej racji? Albo kot, nie? No bo my ściągaliśmy tego kota, bo wiem, że dopadki ściągałem, bo ona jest miłośniczką kotów i też sobie ściągałem, żeby móc w nią w konwojach jeździć i żeby miała kota. No i też chyba się płaciło za tego kota, także to jest to trochę jednak nieprzemyślane. Grzejemy, moi drodzy, banialuki przed nami. Przygotuj się do skrętu w lewo. I właśnie widzowie, powiem wam szczerze teraz. Skręć w lewo. Że tak mi się spodobało. Znaczy wiadomo, no, jazda na szybkich zleceniach jest mniej opłacalna, tak? No czasami, no wiadomo, lepiej zrobić na szybkim zleceniu, jak na przykład oddałem ciężarówkę pracownikowi. Chociaż powiem wam szczerze, teraz już nie będę miał komu oddawać ciężarówki, bo musiałbym znowu garaż kupić, żeby zatrudnić pracowników, więc teraz to nic innego mi nie pozostaje, jak zarabiać. Natomiast, więc no pewnie tym Iveco tam zrobię, ale z dwa kursy, ale tak mi się spodobało, słuchajcie, ta zmiana tych ciężarówek. Nawet jazda takim starym Iveco w tym momencie, które jako używane kupiłem, że nie wiem, czy przez jakiś czas nie będę tego kontynuował, może do 20 levelu, albo 20 któregoś. Chodzi mi o to, że zamiast sobie kupować nówkę, cewkę, chociaż z drugiej strony, wiecie, no nówkę, cewkę też bym miał jakieś tam konkretne konie na przykład, czy coś, a tutaj się ciągle zmienia wszystko. No ale z drugiej strony może te zmiany są fajne, bo to jest takie też, wiem, nieprzewidywalne. Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle, czy takie coś by wam się podobało, że na przykład po dwa, góra, trzy odcinki jadę jakąś tam używką, którą później oddaję pracownikowi. No to oczywiście kiedy i inaczej. Jak długo bym jechał, byłoby uzależnione oczywiście od kasy, kiedy mógłbym pracownikowi oddać, tak? Jak tylko bym mógł, to bym na przykład oddawał. Nie mógłbym kupić innej dla siebie. To bym też nie oddawał raczej pracownikowi na tym etapie, bo wydaje mi się, że jeśli ja robię zlecenie na własnej ciężarówce, za które mam więcej na przykład o 60 tysięcy, czyli na trzech kursach powiedzmy, no to jest prawie 200 tysięcy. Trzymaj się prawej strony, a następnie... To nie opłaca się kompletnie, bo pracownik na trzech kursach nie zarobi mi tyle. Pracownik jak zarobi mi 5 dych, to będzie huka, często będzie zarabiał na minusie. Dobra, jadę prosto. Jadę prosto, drogi widzu. Oni po prostu się wlekli, ja jadę prosto. Prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Dobrze, jadę prosto. Jedź prosto. No muszę to przemyśleć, ten cały temat. Słuchajcie.
Oczywiście no to jest minus, bo te ciężarówki no nie są jakieś tutaj, wiecie, no, no nie, ile mają koni, te używki zazwyczaj mają mało. Ale jest to taka różnorodność, chociaż z drugiej strony, ja powiem tak, nie wiem, ja jeszcze nie czuję jakby potrzeby, żeby sobie kupować nową ciężarówkę. Więc na razie nawet nie ma co się jeszcze zastanawiać, jaka to by miała być marka. Bardziej bym stawiał może albo na tą stuningowaną Scanię, którą mam na moda, no ale ona chyba około 700 tysięcy kosztuje. Albo Volvo, takie no, które też pewnie koło 700 by trzeba zapłacić i tam jeszcze trochę ulepszyć. Więc jakby ja nie do końca jestem przekonany, czy chciałbym tyle kasy wydawać dla siebie na nową ciężarówkę. Bo pamiętajcie, że w tej serii to levelowanie idzie troszeczkę dłużej niż szło w tej no, pierwszej serii, tak? Tu idzie o wiele dłużej. To levelowanie. O, kierowca zarobiła, patrzcie, znaczy on zarobił. Prawej strony, a następnie 50 koła. Czyli co, levelował gość? Płaciliśmy kredyt w takim razie na minus. Widzowie spłaciliśmy. Jedź, bo migam. Widzicie, oni jak rozumieją, nie? Te. Włączasz migacz, jakby. Naprawdę ci oni rozumieją. Tak samo jak jedziesz, włączasz się do ruchu, włączasz migacz, oni cię puszczają. Jak nie masz migacza, to cię nie puszczą. Ciekawostka. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. A już myślałem, że piesi będą na pasy wchodzili, bo ktoś tam pytał o to, któryś z widzów. A zdarzyło mi się, słuchajcie, chyba za pomocą właśnie Promoca i Poland Rebuilding, jak gdzieś w okolicach Piły, nie wiem czy przypadkiem to nie był Vouch, ale to nie wiem czy też nie było zbagowane, bo albo gdzieś koło Szczecina, bo teraz już nie pamiętam. Ale był tak, że taki gostek na wózku inwalidzkim, że wjeżdżał na przejście dla pieszych i normalnie przejeżdżał. Tylko to było zbagowane, że przez całe przejście nie przejeżdżał, tylko tak do połowy jakby. I nie umiem wam tego wytłumaczyć. To bardziej była taka animacja, że do połowy drogi jakby z powrotem. Ale było, że wjeżdża na przejście dla pieszych. Tak samo gdzieś tam właśnie w okolicach też chyba właśnie Piły jest jakiś. Był jakiś, nie wiem, że protest, że rolnicy na drodze protestują i stoi policja i oni po pasach chodzą. No słuchajcie, szkoda, że tutaj nie można traktora kupić, bo bym z miłą chęcią kupił albo traktorem z farminga bym do nich dołączył i bym nagrał dla naszych wspaniałych rolników pozdrowienia i dedykacje, żeby jak najbardziej ich popieram. No mogę w farmingu takie coś nagrać, jakby nie. W sumie wezmę wszystkie traktory, co mam, poustawiam na drodze jako strajk. Czemu by nie? Można i tak, słuchajcie. Ło, rozpędzał mi się ten. Dobra, 19.40, jeszcze sobie chwilę pojedziemy. Bo nie chcę jechać po ciemku, także jeszcze, jeśli się da, tam z tą godzinę, półtorej czasu gry, to będę starał się jechać. Czy się zatankuję? Mogę się w sumie zatankować. Jest duży zbiornik paliwa na szczęście, no ale skoro to jest moja ciężarówka, to wiecie. Nie ma problemu w tym momencie, nie? Zjedź w prawo. A, że w prawo, dobrze. Iwoniuniu moja, Iwoniuniu. Ale to tu? A, no dobra. Słuchajcie, jeden zły skręt i wiecie, jakie mogą być konsekwencje, także w tym odcinku pełen fokus, słuchajcie. Dwa ostatnie odcinki gdzieś tam nie do końca dobrze skręciłem i niestety się porobiło. Ale w ostatnim, jak zobaczycie, kto widział, no to moi drodzy, w poprzednim odcinku udało mi się na czas. Tylko że właśnie nie zwróciłem uwagi, że te jakby jest do tych pilnych dostaw. Także ja teraz, wiecie co zrobię, nie będę tak, raczej będę sobie ustawiał, wydaje mi się, ADR-y. Ojojoj.
Raczej słuchajcie ADR-a sobie jakiegoś, jeżeli jakimś dziwnym trafem, ale chociaż wątpię, żebym wbił level. No, no co za... Ja mam jakiegoś pecha do tych ludzi, nie? Że oni na środku drogi potrafią stanąć. Ja mam jakiegoś pecha, nie? Skoro i tak w niego przydzwoniłem, no to... O, dobra, jedzie. Także wam powiem szczerze, będę chciał przetestować jakiegoś ADR-a teraz. Niepotrzebnie tę dostawę na czas tam dawałem. Znaczy to nie jest, że niepotrzebnie, no to jakby, no są takie zlecenia, to są te pilne zlecenia, tak? Te szybkie. Znaczy nie szybkie, no bo szybkie to jest rodzaj, ale... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Są takie pilne dostawy, o dokładnie tak, bo jak powiedziałem zlecenia, to dostawy... Oj, widzowie. Eurotracka mi wywaliło, chwila, co to się stanęło, pauza. I co to teraz? No dobra, moi drodzy, no dobra, jestem. Zobaczymy, na którym etapie nam się zapisało, bo akurat tu sejwuję po każdym odcinku te postępy. W razie w, gdyby cokolwiek miało wyjść, no to mam zapis ostatniego stanu, tak? Jak zanim tam kończę nagrywać odcinek, sejwuję grę, wychodzę z Eurotracka. Taka jest zasada, ja tu w zasadzie nie wchodzę. Dobra. Gdzieś tu nas... niedaleko wyrzuciło pewnie. Bo chyba do tej miejscowości wjeżdżaliśmy. No dobra, no. Pierwszy raz, słuchajcie, od tylu odcinków na promocie mnie tutaj wywaliło. Oby nie... Tutaj się oglądałem, pamiętam, na przejście dla pieszych. No dobra, no to zobaczymy, bo jeżeli tu jest problem, to będę musiał tą drogę objechać, jeśli problem jest w drodze, ale... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Przez rondo jeszcze chyba przejeżdżaliśmy i tu się gdzieś oglądałem na te przejścia dla pieszych, więc teraz nie wiem, czy w tunelu przypadkiem mnie nie wywaliło. Dobrze, że tak fajnie się zapisało, nie? Bardzo blisko. Dobra, no chyba będzie działać, co? Tylko muzyka nam przestała działać. Widzowie moi drodzy, niestety. Okej. Do tego właśnie uważam, że save'y, jak automatyczne zapisywanie gry jest potrzebne. Ja nie używam save'ów do jakichś tam sytuacji na drodze, które ja bym spowodował, ale jak jest taka rzecz ode mnie niezależna, tak? Że się czasem coś, nie wiem, totalnie wysypie, no to uważam, że w tym momencie te sejwy no, są bardzo potrzebne, nie? Dobra, godzinkę czasu, moi drodzy, pojedziemy i sobie będziemy kimać. Znaczy, nie wiem, czy to przypadkiem mnie gdzieś tu nie wywaliło. No oby nie, moi drodzy. Obyśmy, to może to przypadek jakiś po prostu, nie wiem, no... Na pewno to nie jest kwestia, że coś mam źle z promocem, bo ja jakby całą kolejność modów mam w dobrej kolejności. I Poland Rebuilding, Silesia i tak dalej. I nie mam więcej dodatków. Jedyne jakie problemy miałem, o których też wam mówiłem, to były problemy takie no, graficzne, wizualne, przez to jak miałem ten dodatek Ukrainę ściągnięty. Jak faktycznie wywaliłem tą Ukrainę, przestały się te rzeczy dziać. Inny przykład. Jedź prosto. O, no to było z modem na śnieg, nie? Na zimę. No to na przykład w Warszawie, głównie w Warszawie, drogi się robiły różowe. Takie jakby przykłady, ale nie, dobra, tu już nie byliśmy, bo nam na nowo... ...prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nie mogliśmy tu być, słuchajcie, już na pewno, bo zobaczcie, na żółto nam odkrywa... Zjedź w prawo. Chociaż nie, ja tu zjeżdżałem, bo właśnie tędy jechałem chyba. To jest skleroza, wiecie, że już nie pamiętam. Bo ja nie widzę, żeby droga była na żółto, żeby była odkryta. Chyba, że ten tunel, oby nie. Oby nie. Nie no, powinno być już dobrze, bo na żółto mi się teraz... no, teraz mi odkrywa na żółto. Dobra, uff. Przejechaliśmy. Nie, nie ma takiego punktu, że w jakimś konkretnym... Może to po prostu przypadek był. Bo jak widzicie...
żółto mi. No! Noż, kurde, ci ludzie to naprawdę czasami. Znaczy te boty, no bo to nie ludzie. Co ja gadam, jak jacy ludzie, nie? NPC-ty, słuchajcie. No ale powiedzmy, że się wczuwamy, odgrywamy jakiś tam roleplay, widzowie, że wiecie. Znaczy. Ja mówiłem to wiele razy. Patrząc obiektywnie, jak czasem ludzie się na drogach zachowują. Chociażby oglądając. A następnie skręć w prawo. Nie wiem, stop kama. No to czasem. Skręć w prawo. Czasem te boty się mądrzej zachowują od wielu ludzi, nie? To trzeba, to chyba się ze mną zgodzicie. Więc w tej kwestii uważam, ja to zawsze mówiłem, odkąd zaczynałem Eurotracka, mimo że nie mam kategorii C, mogę zawodu całego kierowcy nie rozumieć, no bo się nie znam. Natomiast, no nie, widzowie, no nie. No to wiecie co, dobra, to jest bez sensu w takim razie, tylko gdzie to mi się zapisało? Słuchajcie, moi drodzy, jestem ponownie, no cóż, ja wpadłem naraz na taki pomysł, że skoro jakiś problem techniczny pojawia się przy tej trasie, no to podjąłem taką decyzję, a co jeśli byśmy no nawet sobie tą trasę troszkę wydłużyli, ale objechali, tak? Czy to będzie możliwe? Nie wiem. W zasadzie dużo nie wydłużymy tej trasy, natomiast szkoda by mi było, powiem wam szczerze, bo już no, siłą rzeczy safe się zapisał. Dobra, tu byśmy musieli jakoś zawrócić. No nie mamy wyjścia, widzowie. Musimy to jakoś zawrócić. Ale daleko nie mamy. Wybrano cel podróży. Słuchajcie, no... Musimy ewidentnie tutaj zawrócić, żeby tą trasę jakoś ominąć, bo dwa razy wywalało z gry i... Gościu, no jedź. I po prostu ja nie chcę jechać po raz trzeci tą trasą. Będzie oczywiste, że nas wywali. Będzie, słuchajcie, oczywiste, że nas wywali, a w ten sposób no wiele nie nadrobimy tak naprawdę, bo nawet nie wiem, czy my tu cokolwiek wiele nadrobimy dystansu. Kazała mi w prawo jechać. No dobrze. Jeszcze sprawdźmy na mapie. Nie, no to źle jadę. Czemu jadę? Ja nie w tą stronę mam jechać. Ja mam jechać tu, czyli w drugą stronę. Boże święty, gdzie ja jadę? Dobra, widzowie, no. A wrócimy. My nie zawrócimy. No, gościu, zawracam. Nie widzisz? Halo. Stój tam, grzecznie. Dobra, teraz jedziemy już dobrze. No słuchajcie, no nic nie poradzę, bo to... Czyli jest jakieś miejsce tutaj. A następnie jedź dalej prosto. No, przyjbanka, dobrze. Jest, mamy jakieś miejsce, które nam po prostu... które jakieś nam... jednak robi problemy. A ponieważ na szczęście z Orlen? Naprawdę? Tutaj Orlen, coś się komuś pomyliło. A może są Orleny? Kurczę, nie wiem. Tak będziemy musieli się przekimać. Dobrze, że to jest, mówię, safe tego zrobiony, no ale skoro jest jakiś problem tam w tym tunelu, w tej drodze, no, to nie będziemy tam, słuchajcie, na siłę trzeci raz próbowali się pchać, no bo wiadomo, że nas trzeci raz też wywali. Może to być problem z tym, że promoc nie do końca jest z West Balkans kompatybilny. A ja tak naprawdę, bo to zobaczcie, to wywalenie ma pierwszy raz miejsce, ale tak na... Nie, no chyba raz jechaliśmy do Węgier, nie? Raz czy dwa razy, bo raz nawet przez Ukrainę do Węgier lecieliśmy. W tej serii tak mi się przynajmniej kojarzy, że były trasy do Węgier. No może Węgry nie są do końca tutaj do West Balkans zaliczane. W rozumieniu DLC oczywiście. Ale to się przekonamy, no słuchajcie, ja tak czy siak ten odcinek chcę wrzucić, no bo słuchajcie, no nie możemy nie wrzucić odcinka, bo no, mamy wzięte zlecenie, jest kupiona ciężarówka, czyli jakieś tam ruchy finansowe zostały poczynione,
nawet jeśli miałbym to zlecenie anulować, bo już mi nie dało go się dostarczyć i dostać karę, no to chcę to zrobić na waszych oczach. No bo nie widziałbym sensu kończyć tego i testować poza odcinkiem, tak? No bo to byśmy złamali totalnie tą zasadę, że wszystko na waszych oczach. O, 10 tysięcy ktoś zarobił, pięknie. Aurora, no bardzo ładnie Aurora. Bardzo mi się to podoba. Czekajcie, że mam światło włączone. Niby mam jakieś tam światła. Trzymaj się prawej strony. No, także... No, słuchajcie, no seria też polega na tym, że jak są jakieś trudności, no to je widzicie. No, pierwszy raz w zasadzie mamy jakąś trudność. Pamiętam, że oczywiście na modzie śnieżnym na zimę były te trudności w postaci... O, gostka zahaczę zaraz, pójdzie chodnikiem. Były te trudności, mówię, że się różowa mapa robiła. Były trudności z grafiką, ale po wywaleniu dodatku z Ukrainą się problem rozwiązał. Przestały te problemy w ogóle mieć miejsce. Także... Zobaczymy, czy tu nam się uda po prostu tą drogą inną to ominąć, no a jeśli nie, no to będzie, no wiecie, zasada do 3 razy sztuka. I tak mówię, mam zapisanego już tego Eurotracka, więc nie odtworzę tego, co było kończąc wczorajszy odcinek. Mi się nadpisał save, no i widocznie muszę sobie zawsze chyba robić kopię save'a. Wejść z niego, zapisać na drugiego save'a początkiem odcinka. No nie wiem, będę musiał kombinować. W każdym razie będę tak kombinował, żeby były 2 save'y. Żeby w razie czego było spoko. W ogóle widzowie, nie wiem co się stało tu z finansami, bo ja się trochę już pogubiłem. Może to ja coś nie ogarniam teraz, bo wydaje mi się, że mieliśmy trochę więcej tych pieniędzy. Znaczy jak iść prosto? Tu mam jechać. Raczej w prawo, a nie prosto, Iwono. Trochę mi się stan finansowy, znaczy nie wiem nawet, no dobra, no macie to na nagraniu, bo ja tylko włączałem, wyłączałem tego Eurotracka, ale tak teraz jestem ciekaw, czy czasem coś nam z kasą się nie pomieszało, albo mi się w głowie pomieszało, bo kupowałem Iveco. No tak, to by się zgadzało, bo Iveco kupowałem i wiele na plusie nie było. Dobra, słuchajcie, 21 będzie się zbliżała, więc pewnie będzie trzeba niedługo iść spać. Więc gdzieś tu się położymy i od razu może zatankujemy. Jak będzie okazja, no teraz jest stacja, no to byśmy... Może jeszcze nie musielibyśmy, ale też musiałbym mieć pewność, ile jest do następnej stacji. Dobra, jeszcze jedną polecimy, bo jeszcze nie jest ciemno. Zmęczeni jeszcze nie jesteśmy. O, Iveco 112 leci. Tutaj trochę nadgoni, chociaż wiadomo, no tutaj nie mamy straty żadnej na szczęście. To był safe. Ale fajnie tak się zaczyna ściemniać i to tak jest bardzo, widzowie, naturalne, nie? Zobaczcie, że to niebo, to wszystko tak się faktycznie ściemnia w bardzo naturalny sposób. To chciałem właśnie zobaczyć ten taki moment przejściowy do ściemniania się, no i po to, żeby zaraz na stację gdzieś zajechać się, przeklimać. Brno odkryliśmy, no i pięknie, coś odkryliśmy, widzowie. Cały czas odkrywamy, jeśli chodzi o... O, ładnie podświetlone te tablice. No, to tutaj na pewno jest promoc. Mocno promoc tutaj na pewno jest zaakcentowany, bo to widać też po tych tablicach, że są tak zupełnie inaczej zrobione niż w oryginale, że tak powiem. Ale chyba objechaliśmy ten punkt i będzie już dobrze.
Także teraz jak będzie jakaś stacja benzynowa, to oczywiście się zatrzymamy, żeby się przekimać, ale zobaczcie, jak jeszcze jest jasno, ładnie słońce zachodzi. O, tutaj wlecimy zaraz na tą drogę, z której no jakby siłą rzeczy zjechaliśmy. Tą autostradą byśmy tędy tutaj właśnie jechali, a teraz będziemy na nią wjeżdżać. Co, muzyka nam się skończyła, czy tak cicho leci? Czekajcie, tu? Tu. Nie. Nie tu, tu. Trzymaj się prawej strony, a następnie Jery, bo już bym źle skręcił, nie? No dobra, bym musiał cofać, co bym zrobił. No cóż bym zrobił, widzowie? Aha. No nic, widzowie, no to ja w takim razie anuluję to zlecenie i zrobię to z wami. Także, no myślę, że nie ma sensu. Jak za trzecim razem wywala, no to bez sensu po prostu to robić. Anuluję te zlecenie i po prostu odcinek będzie zatytułowany odcinek porażka, fail, tak? Także tak będzie najlepiej, po prostu uważam, że zrobić. No i tak, widzowie, tak po prostu mamy zlecenie wózki widłowe. No przykre to jest, bo ja bym to zlecenie przecież chętnie skończył i teraz jakby rezygnując ze zlecenia, zobaczcie, płacę 55 tysięcy kary, nie z mojej winy. No i tu jestem troszkę zły, bo to jakby nie chodzi, wiecie, o kasę, o to, że nawet nie leveluję, bo gdybym, nie wiem, fikołka wywinął tym Iveco i bym był stratny, ja bym wszystko zrozumiał, ale znów jest sytuacja, która jest ode mnie niezależna, gdzie, no okej, no któryś odcinek w końcu musi być failem, jak nie z mojej winy, to z takiej, spoko, ale no muszę wrzucić ten odcinek, skoro wszystko robię na waszych oczach i żebyście widzieli, jak jest kasa i co robiłem na początku odcinka, bo uważam, że dużo fajnych rzeczy pokazałem, co robimy, jak się rozwijamy. No niestety, no jesteśmy w plecy. No w tym momencie kredytu no już nie spłacimy, a chciałem próbować spłacić ten jeden z kredytów. Możemy co jedynie na koniec sobie przejrzeć, jak wygląda sprawa z kierowcami. Pani Helga, no wiele nie awansowała na długodystansowca, ale się naprawiła, bo zobaczcie, była na wylot. Bo cały czas widziałem minusy, a tak jak spojrzeć na nią, no to cały czas te minusy nie są. Chociaż to ciekawe, że pierwsze miała zlecenie na 11 tysięcy, teraz ma za 16, a tutaj miała takie popierdółki. No jest to dosyć ciekawe. Druga pani też nam, jak widać, za wiele nie awansowała, bo możliwe, że miała jednego. Nie, może nie miała, nie pamiętam. Ale ostatnie zlecenie niestety na minusie. Ja tu bym chciał wiedzieć dlaczego. Dlaczego? Nie? To jest dla mnie takie. Dlaczego oni tutaj te minusy robią? Jakby tu jest zbyt mały ten lock. Chciałbym mieć grubszy, że tak powiem. No co do Aurory, bardzo fajnie się rozwinęła. Była niedawno tutaj ona była, był ten facet i Ariel. Oni byli tak. No. Także to tyle, moi drodzy. No nic. Na następnym odcinku, no zaczynając po prostu następny odcinek, zrobimy jakiś kurs, jakąś trasę, żeby nadrobić tą stratę. No trudno, w zasadzie w świecie realnym też często spotykają nas rzeczy, na które nie mamy wpływu. No będę miał może większą motywację do tego, żeby zrobić fajną trasę, fajnie, kulturalnie, bez straty i fajnie na niej zarobić. Czyli po prostu może zrobię bardzo taki, no najdłuższą trasę może jaką mogę, żeby jak najwięcej expa wbić, żeby być może wbić nowy level, tak zerknijmy. Może nie samą długość trasy, ale jednak według ceny. O, może takiego jachta sobie zrobimy i wtedy pojedziemy już tam. O, tutaj nawet ze Stonii byłaby całkiem fajna. Tylko nie wiadomo, czy to jutro będzie dostępne. Natomiast robimy drogą, mega drogą trasę, żeby nadrobić straty. Także to tyle, drogi widzu. No przepraszam, no nie wyszedł dzisiejszy odcinek. Nie jest to ode mnie zależne. Też jestem z tego powodu zły. Będzie mi miło, jak mimo wszystko zostawicie komentarz pod filmem. Łapkę w górę. Dla lepszych zasięgów, no w dzisiejszym przypadku też i trochę motywacji mi się przyda, bo troszkę jest mi smutno i czuję niedosyt, że chciałem nagrać fajny odcinek, zawsze wkładam w to serce, a nie zawsze wszystko wychodzi. No trudno. Także do następnego, trzymaj się, cześć.